pomimo że na co dzień zajmujemy się niższymi ligami, są takie mecze, na których po prostu być trzeba. Jesteśmy w Łodzi, ŁKS gra z Widzewem. No ciężko o lepsze spotkanie dzisiaj, naprawdę tutaj Woltomierz wywalony w kosmos, atmosfera już tutaj pod stadionem jest zajebista, będzie dzisiaj komplet, będzie dzisiaj na pewno głośny doping. No hicior, walka o utrzymanie w Ekstraklasie zaczyna wkraczać w decydującą fazę i tutaj na pewno dzisiaj gości będą czyszczały. No to tak, pokręcimy się chwilę przed stadionem i lecimy na Murawę. Dzisiaj mało naszego gadania, oddamy głos trybunom tak naprawdę. Sama esencja, samo gęste jak to się mówi, także lecimy za chwilę na Murawę. Lecimy! Ciolkowicz, nigdy nie wiem.
trener Szczecinecki nieco zmarznięty. No trochę zmarznięty i trochę znudzony, bo tak ani w meczu się za wiele nie dzieje, na trybunach też tak trochę, nie ukrywam, że więcej się spodziewałem. Fajna sektorówka estetycznie narysowana przez ŁKS, natomiast no brakło jakiegoś piro, nie ukrywam. Brakło trochę fajeru, że tak powiem, ognia na murawie, bo też sytuacji tyle co Bóg napłakał. Ale nic, miejmy nadzieję, że w drugiej połowie będzie trochę ciekawiej. I też tutaj z konkretnym dopingiem przez pierwszą połowę. Nie wiem, jak z mojej perspektywy tam pod sektorem ŁKS-u. Ale no nic, miejmy nadzieję, że w drugiej połowie będzie lepiej. Come on!
10 derby Łodzi już za nami, Widzew zwycięski 2-0. No i cóż, trzeba powiedzieć, że to jest zasłużone zwycięstwo. LKS nic nie pokazał. Nie było widać nawet specjalnego planu na to spotkanie. Dwa gole w drugiej połowie, no zdecydowanie więcej emocji zarówno na murawie, jak i tutaj pod sektorem gości. Naprawdę działo się dużo, piro, no zresztą sami widzieliście w materiale. Dokładnie. Ale cóż, no warto było tutaj chyba przyjechać, Michał, bo atmosfera była naprawdę dobra, zimno jak w siarni, teraz już zimno, natomiast no derby, jak to derby Łodzi, no to tym bardziej jeden z najważniejszych meczów w kraju ogólnie, dlatego musieliśmy tutaj się pojawić. Warto było tutaj się pojawić i mamy nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba przede wszystkim, jeśli szanujecie naszą pracę. No i cóż, no lecimy dalej w Polskę, że tak powiem, następne vlogi przed nami. Dzisiaj na pewno nie żałujemy, że się tutaj pojawiliśmy na stadionie UKS-u. Jestem pierwszy raz, bardzo fajny, taki kompaktowy stadion, idealna pojemność. No i cóż, dopisała frekwencja, dopisały oprawy z obydwu stron, dopisały mecz, bo mieliśmy bramki, czego chcieć więcej, jesteśmy zadowoleni. Ale są dużo gada, jak jesteście ciekawi pierwszej mojej wizyty na UKS-ie, to tutaj wyskakuje teraz karta. No i cóż, chyba UKS już dużym krokiem w pierwszej lidze, tutaj nie ma już raczej zdań, nie ma czego ratować, no bo wystarczy spojrzeć w tabelę. UKS dostaje potężny booster energii na kolejną część sezonu. Myślę, że nie zaplątał się tym meczem, na szczęście dla kibiców Widzewa, w walkę o utrzymanie. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i do następnego razu, cześć! Hello!